Witam. Zapraszam do obejrzenia mojego kolejnego filmu na YouTubie. Mam na imię Alicja i chciałam Wam pokazać zadanie z tak zwanej niezawodności systemu. Dla mnie to jest takie zagadnienie, które jest mało typowe na kierunku ekonomicznym, ale miałam okazję się z tym spotkać, więc dla poszukujących wyjaśnienia do tego, jak najbardziej mogę to pokazać swój przykład zadania. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy system, który posiada ileś zdarzeń, które zostały tutaj ułożone równolegle, to w tym momencie, jeżeli każdy z tych elementów posiada jakąś swoją niezawodność, może to być maszyna pierwsza, druga, trzecia i chcemy, żeby cały układ składający się z iluś tam maszyn o określonej niezawodności, czyli prawdopodobieństwie tego, że będzie działało poprawnie, chcemy się dowiedzieć, jakie są szanse, że cały system, całość ułożona tutaj równolegle, czyli każda jest teoretycznie strzałka wchodzi i wychodzi, czy przez R1, R2, R3, czy dowolne Rn, może wyjść, wejście, mamy wyjście, to w tym momencie niezawodność takiego systemu równoległego jest bardzo prosta do policzenia, bo zawsze od jedynki odejmujemy co? Iloczyn. To już tutaj ten element możemy nazwać, że to jest zawodność elementu tego systemu razy zawodność kolejnego tutaj powiedzmy elementu tego systemu. Czyli generalnie w przypadku niezawodności systemu równoległego od pewności, czyli 100%, odejmuje awaryjność jednego systemu razy awaryjność drugiego systemu i to, co nam wychodzi, jest niezawodnością całego systemu równoległego. Jeżeli nasz system tym razem ma postać w tym momencie szeregowo, czyli tak jak tu widzimy, jedno wychodzi z drugiego i przechodzi przez kolejne, to jeżeli na przykład zepsuje się element numer 2, to reszta systemu też już leży, czyli jest zawodna, bo nie można przechodzić dalej. Tak to rozumiem, oczywiście jestem po kierunku ekonomicznym, ale tak to na logikę można rozumieć. Tutaj w systemie równoległym, czy się zepsuje jak na lampkach na choince, jak właśnie lampki na choince to jest przykład tego naszego systemu szeregowego, jak zepsuje się żarówka tutaj powiedzmy druga, to całe lampki już nie świecą, czyli cały system jest zawodny. A w przypadku równoległego, tak jak tutaj mamy u góry, jeżeli choć jeden z elementów się popsuje, to całość systemu jeszcze działa, bo jeżeli sygnał wchodzi, to on wyjdzie przez inny element niż ten popsuty. A więc w naszym w niezawodności systemu szeregowego, czyli mówię jak lampki na choince, w tym momencie niezawodność systemu liczymy jako niezawodność, iloczyn niezawodności każdego z tych elementów tego systemu. Jeżeli tu były trzy elementy, to mnożymy niezawodność tego systemu, która tu jest na 90%, trzykrotnie. A więc można powiedzieć, że w tym przypadku niezawodność systemu szeregowego w tym momencie wynosi 72,9%. No i jak widać, jak z tymi lampkami na choince, jest to dość sprawa awaryjna, bo wystarczy, że choć jedna lampka nie działa, to cały system nie działa. Więc jak widzimy, mimo nawet wyższej niezawodności równoległej, to ona tutaj nam generuje wyższą niezawodność i tak bym do tego zadania podeszła, gdyby było zagadnienie określić zawodność systemu. I ja Was serdecznie pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał, zapraszam do oglądania pozostałych playlist, komentowania, udostępniania moich filmów, a gdy macie problem ze swoimi zadaniami, możecie jak najbardziej kontaktować się ze mną drogą mailową lub wejść na stronę internetową zadaniaprojekty.pl. Tam jest kontakt w postaci formularza. Życzę Wam powodzenia i cierpliwości. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko to Wam będzie gwarantowało zaliczenie przedmiotu.